Radiowy przewodnik turystyczny. Zaledwie pół godziny dzieli nas od godziny 18. Czas zatem na mojego gościa. No i tak oto po kilkumiesięcznej przerwie w studiu Radia Uwłam Wam pojawia się kolejny gość klubu Podróżnicze Inspiracje, Sergiusz Bondar. Witaj, Sergiuszu. Witam serdecznie. Sergiusz oczywiście nie bez przyczyny w studiu Radia Uwłam Wam, bowiem Sergiusza właśnie dziś o godzinie 19 będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć w Mchu przy ulicy Prostej na Olsztyńskiej Starówce. No i właśnie, niezwykła wyprawa za Sergiuszem, no i o tej wyprawie będzie Wam opowiadał przez najbliższe kilka minut. Bałkański road trip, tak się ów dzisiejsze spotkanie zwie. Czego możemy się spodziewać? No na pewno kilka perełek, które wystąpiły podczas jazdy, dużo takich ciekawostek związanych w ogóle z kulturą bałkańską. Kilka przygód, kilka fajnych akcji też, które mieliśmy, no i na pewno dużo, dużo moich takich przemyśleń i obserwacji, które zauważyłem podczas całej podróży. To w takim bardzo dużym skrócie, natomiast zacznijmy od początku. Bałkański road trip. Czemu bałkański? Czemu akurat obrałeś ten kierunek? To znaczy, tutaj musiałbym się cofnąć trochę w czasie, bo bałkański w ogóle był ten road trip zaplanowany i wymyślony przez moich bardzo dobrych znajomych jeszcze z czasów studenckich, którzy już wcześniej namawiali mnie jakiś rok temu czy dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, do takiego road tripu po Islandii, tak objazdówki Islandii. No i niestety nie udało mi się dołączyć ze względów właściwie czasowych. No oni mnie torturowali później, tak, po prostu opowieściami i wszystkim, co u nich się działo, i w końcu też mówili, że no teraz czas na Bałkany, dołączę. No i żeby znowu nie być torturowanym teraz tymi Bałkanami, to się zgodziłem, można powiedzieć, tak. No i na pewno nie żałuję, to po prostu był strzał w dziesiątkę, bo ja na przykład, jak przyjeżdżałem właściwie na samym początku, już jak jechaliśmy po Bośni i Hercegowinie, to już widziałem, że ten typ podróży, czyli samochodem, to jest po prostu jedyna opcja, można nawet powiedzieć, która najbardziej nam pokaże w ogóle i potrafimy zwiedzić, tak, pozwoli zwiedzić. Mhm. Półwysep Bałkański to nie jedno, nie dwa państwa. Jakie zatem kraje udało Wam się odwiedzić? No, zrobiliśmy trochę taki maraton. Jechaliśmy przez Słowację i Węgry, no i później się zaczęła Bośnia i Hercegowina. Zajechaliśmy też do chorwackiego Dubrownika, tam właśnie, gdzie był kręcony serial Gra o Tron. I później stamtąd jechaliśmy w kierunku Czarnogóry, też spędziliśmy i na wybrzeżu, i w górach, w Parku Narodowym. Po Czarnogórze była Albania, po Albanii była Macedonia, Serbia, no i z powrotem przez Węgry i Słowację. Czyli wiele państw udało się zobaczyć. No i właśnie, jak to jest z tymi państwami? Czy jest między nimi znaczna różnica, czy mimo wszystko, z racji tego, że leżą na tym półwyspie, są do siebie podobne w mentalności, w kulturze? W mentalności może nie do końca. Dało się odczuć na przykład zdystansowanie Bośniaków, czy na przykład ludzi z Czarnogóry. Z drugiej strony natomiast niesamowity pozytywizm i przyjaźń ludzi z Albanii, tak, którzy to zarazili też nas, też niesamowite to było. Mimo wszystko mentalnie tak, trochę jednak odpiętnowanie też historii u nich tam się odzwierciedla. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, no to no wiadomo, mimo wszystko to jest właśnie, co jest fascynujące w podróżowaniu, co mnie zawsze motywuje do kolejnych wypraw. Gdziekolwiek bym się nie udał, to zawsze będę czymś zaskoczony, tak? I to było na przykład tak samo w Chorwacji, tak samo w Albanii, to było tak samo w Serbii, to było też w Macedonii, więc każde państwo na swój sposób jakoś mnie zaskoczyło. Troszeczkę abstrahując, uchylmy rąbka tajemnicy, bo na pewno kilku z naszych słuchaczy, no przynajmniej mam taką nadzieję, zaczęło się zastanawiać, czemu masz taki, a nie inny akcent. No właśnie. A no akcent mi wrócił po studiach właściwie, jak do Olsztyna wróciłem, tutaj też więcej kontaktu z rodziną. Ja ogólnie pochodzę z Kazachstanu. Jako repatrianci tutaj wróciliśmy do Polski w 99 roku. Także stąd też, tak, ten akcent. No, mimo wszystko byłem trochę tam zmuszony do rozmawiania i życia na początku w innym języku. Liczę na to, że jeszcze o
Kazachstanie, o mieszkaniu w Kazachstanie opowiesz naszym słuchaczom. No i mam nadzieję, że kiedyś pojawisz się jako gość klubu Podróżnicze Inspiracje, opowiadając właśnie o tym miejscu, bo poczyniłeś jedną bardzo istotną uwagę, gdy rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed wejściem na 95.9 FM, odnośnie smaku Kazachstanu. Aha, o to chodzi. Kazachstan to jest, tak jak wspomniałem, to jest jak taki cukierek, pewnie większość kojarzy, taki, który jest na początku, właściwie guma można powiedzieć, który jest na początku kwaśna, ale im dłużej się próbuje, tak, im dłużej żujemy taką gumę, to w końcu on się robi słodka, aż bardzo przyjemny i bardzo smaczny. Jak dla mnie takim jest Kazachstan. On na początku może całą taką swoją surowością najpierw niektórych odstraszyć, ale im dłużej tam jesteśmy, to tym bardziej, tym dłużej po prostu do siebie przemawia. No ja z niecierpliwością czekać będę na rozmowę o Kazachstanie, natomiast wracamy do bałkańskiego road tripu. Jak to jest podróżować akurat samochodem, własnym środkiem transportu po Bałkanach? Czy jest rzeczywiście łatwiej? To jest właśnie jedno z moich podsumowań, co na pewno będę też chciał przekazać, a przede wszystkim motywować ludzi, bo też spotkaliśmy kilka grupek Polaków podróżujących motorami, tam cyklami. I na pewno dla mnie osobiście to by się trochę mijało z celem poznawanie tego półwyspu, na przykład latając od stolicy do stolicy, tak, czyli powiedzmy od Tirany, później do Belgradu na przykład, tak, i bo tak naprawdę dużo więcej, dużo takiego poznawania to było podczas jazdy, gdzie zatrzymywaliśmy się, tak, czy to się zatrzymaliśmy na przykład w schronie przeciwatomowym przykładowo, tak. Też to duża ciekawostka tego, że on był wybudowany w latach 50. przypadkowo odkryty w 2000 roku. Także tak, i miałem też okazję pochodzić korytarzami tego właśnie schronu przeciwatomowego. Czy na przykład później jak byliśmy wodospady, tak? Czy chociażby sam Mostar, na przykład, gdzie w ogóle cały ten kocioł bałkański się zaczął. Skopje, no jako stolica tutaj powtarzam, to jest po prostu. Będzie najpiękniejsza stolica, jak oni skończą w ogóle to budowę, co oni tam zaplanowali, te potężne, ogromne pomniki w centrum i cały czas, no to też niesamowite to było. Także na pewno podróżowanie takie od, przede wszystkim po całym Półwyspie Bałkańskim, albo motorem, albo samochodem, to jest, mimo wszystko da się, czasowo to też, no my objechaliśmy to prawie niecałe 3 tygodnie, także też dużo czasu jakby to nie zajmuje. Zatem, co w trakcie tych 3 tygodni udało wam się zobaczyć? Co warto zobaczyć? No dobra, to po kolei w takim razie. Na pewno Sarajewo, tak? Stolica Bośni i Hercegowiny. Na pewno Mostar. Mostar jest dość charakterystyczny i tutaj jednak można przerazić się nawet lekko, spacerując ulicami i po prostu obserwować całe te zniszczone budynki. Później Dubrownik. No o Dubrowniku chyba nie muszę już mówić. To po prostu jest tak znane na całym świecie, tak, to miasto. Niesamowite, przepiękne miasto. Zatoka Kotorska w Czarnogórze. To po prostu to jeszcze nawet jak będzie możliwość kajakiem tam przypłynąć, to zobaczyć z każdej strony. Później na przykład ten Park Durmitor, też to są góry. Można tam fajny trekking zrobić, pospacerować. Albania, no to Ksamil, Saranda, tak? No i Tirana. Po prostu miasto żyje niesamowitym, pozytywnym życiem, takim można powiedzieć. W Macedonii Skopje, jezioro Ohrid, miejscowość Ohrid. No i Serbii na pewno nie udało nam się kanion Uvac zwiedzić, no ale Belgrad, tak? Także to też warto pospacerować ulicami Belgradu. I o tych wszystkich miejscach będziesz dziś o godzinie 19 opowiadał w mchu w trakcie spotkania. Jeszcze do niego na moment wrócimy. Natomiast wcześniej chciałabym podpytać Cię o mój ulubiony temat. A skoro mówimy o moim ulubionym temacie, to jest to bez wątpienia jedzenie. Aha. Otóż co warto zjeść będąc na Bałkanach, będąc może też w konkretnych krajach? Czy ta kuchnia różni się czymś, czy też jest bardzo do siebie podobna? Temat jedzenia to też był moim ulubionym tematem do momentu wyjazdu na Bałkany, bo chyba 4 kilo co najmniej utyłem, tak? Od tego ich regionalnego jedzenia. Kuchnie. Na pewno po prostu w Sarajewie jak spróbowałem burek, to jest jakby trochę to jest takiego ciasta francuskiego i w środku na przykład zawierają mięsne są burki albo na przykład ze szpinakiem i serem. To są fajne takie przekąski, niestety one są kaloryczne, bo tam też na oleju robione, ale ogólnie we wszystkich państwach, ogólnie na Bałkanach
non-stop, powiedzmy, widziałem, zamawiałem sprawdzone mieszanki mięsne tak zwane, czyli tam były kiełbaski, grille, jakieś tam to wszystko. I to była tak duża porcja i do tego oczywiście jakieś tam dodatki, ziemniaki, sałatki, wszystko. No, diety miałem bombową, tak? Po prostu. Przeraziłem się po powrocie. No ale chyba warto było. Na pewno, tak, tak. Bardzo, bardzo smaczne to jest. Na pewno dobrze przygotowane i naprawdę potrafią oni grillowane takie rzeczy robić. To ja zawsze byłem miłośnikiem mięsa, tak, mięsa, także... Wielokrotnie, nawet w Polsce, w Olsztynie coraz częściej również, można spotkać coś takiego, co zwie się chociażby grill bałkański. Mhm. To ten grill, który my mamy tutaj gdzieś na tym polskim podwórku, rzeczywiście przypomina choć trochę to, co miałeś okazję spróbować na Półwyspie? Tak, miałem kilka, byliśmy nawet bodajże w Warszawie byłem, tak, byłem w Warszawie, też spróbowaliśmy kuchni bałkańskiej przed wyjazdem. Tak, tak, można powiedzieć, że tak, można zasmakować kuchni nawet tutaj u nas, no to wiadomo, to jest jak restauracje się różnią, tak, jedne robią dobre, bardziej podobne, inne trochę mniej, więc to też kwestia takiego trafienia, tak, na odpowiednie, ale akurat nam się udało i to było dość podobne. No to tyle o jedzeniu, więcej dziś po godzinie 19, przypominam. Natomiast wracamy do tej podróży, podróż samochodem, podróż po wielu bałkańskich krajach. Ale czy podróż dla każdego? Szczerze, mimo wszystko mi się wydaje, to nie była jakaś wymagająca podróż. No, jak ktoś, na pewno był pierwszy odcinek, to jest z Polski, z Warszawy aż do samego Balatonu, gdzie robiliśmy, to jest 1000 kilometrów prawie, więc ten odcinek był taki męczący i my to zrobiliśmy na 3 kierowców. Więc jeżeli przykładowo ktoś się będzie wybierał samochodem, w zupełności 2 kierowców wystarczy, żeby oni też się nie przemęczali, tak, i po prostu jeden drugiego sykurował. No a resztę co? Reszta bawi się z tyłu, tak? Siedzi i jakoś umila czas. Chciałbyś wrócić? Tak, tak, na pewno. Na pewno do kilku miejsc chciałbym wrócić. Na przykład park Durmitur, tam bardziej już tak aktywnie. Do Tirany też niesamowite. No i jeszcze kilku innych miejsc. Zatem zaprośmy na dzisiejsze spotkanie, bo myślę, że chyba jednak warto o godzinie 19 zjawić się w mchu. Tak, ja serdecznie zapraszam. To, co tutaj miałem przez moment okazję opowiedzieć, to jest dopiero jakaś taka drobnostka, tak? Kropla w morze, bo mam dużo zdjęć, przede wszystkim dużo zdjęć i dużo, dużo fajniejszych opowieści. Może niektóre, nie wszystkie się nadają na ten, tak? No i one się pojawią już za 1,5 godziny. O 19, tak. To jest w galerii Mech, Prosta 38, tak? Tak. No właśnie, no to tam, o 19. Także serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że do zobaczenia. Zapraszamy na spotkanie Klubu Podróżnicze Inspiracje. No i przypominamy, że klub ten obchodził niedawno urodziny. No ale o tym więcej może przy innej okazji. No i przypominam, moim gościem był Sergiusz Bondariew, który to opowie wam dziś o godzinie 19 w mchu o swoim bałkańskim road tripie. Dziękuję, Sergiuszu. Ja również dziękuję.